to miałem szczęście w życiu, można powiedzieć, bo w tym fachu, jak nie wiem, powiedz, czy to zawód jest, no muzyk to jest zawód, ja jestem. Ale piosenkarz to jest jak Bóg da. Mi akurat dało, przypadek sprawił, że z wielkimi oporami, ale nagrałem dokładnie dwie, takie piosenki, które pomogły mi się utrzymać na powierzchni, jak ja mówię, mętnej wody show biznesu. To są takie piosenki, które się wydawało, że już po mnie, bo to w naszym kraju taki był okres, kiedy były ciągle festiwale, trzeba było jakiś festiwal przynajmniej jakąś nagrodę dostać, żeby być cały czas, prawda? Festiwal Opolski. No więc jak już byłem po Bachu, który jakby mnie wylansował Izoldzie, które te piosenki napisałem w tam 70-tych latach, 80-tych chyba. Tak, to jak się wydało, że już jest Zmierzch, to chałupy Welcome to chyba. Nie pamiętam, co było wcześniej, czy Pszczółka Maja, czy chałupy, tego nie pamiętam. Świat, w którym baśń ta dzieje się, maleńka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów płyć. Ta pszczółka, którą tu widzicie, sobie mają, wszyscy ma je znają i kochają. Pszczółka Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja, mała przyjaciółka Maja. Pszczoła była pierwsza. Tak, więc ja się broniłem rękami i nogami przed nagraniem tej Pszczółki Maji, bo ja byłem wtedy, to był okres, kiedy szalał w dobrym tego słowa znaczeniu Zenek Laskowik z kabaretem tej, byśmy grali takie muzyka małego ekranu z Poznania, to chodziło na dwójce, były tylko jedynka i dwójka, więc tylko dwa były programy do oglądania. Więc mi się tam udało zaistnieć, no to jak ja było bardzo dużo mnie wtedy w telewizji. I rzeczywiście ktoś powiedział, to się tak mówiło, że strach otworzyć lodówkę, bo radio Wodecki, telewizor Wodecki, strach lodówkę otwierać. No to sobie pomyślałem, że nie, że już dość tą stosę. Troszkę przyhamować trzeba, żeby się nie przejeść państwu. No i był taki, powiedziałem nie, a ta pani, która mnie namawiała do nagrania czołów piosenki do Dobranocki, no to było jak los tak chciał, bo ona nie chciała odpuścić. Ja jej tłumaczyłem, że to nie jest dla mnie, że niech to za wysoko jest dla mnie, bo tam w oryginale śpiewa to Karel Gott, a on jest tenorem, ja jestem barytonem, więc to nie ta tonacja, musiałby falsetem zaśpiewać. Ale koniecznie pani jeszcze, i w końcu mnie dorwała ta pani, teraz jestem wdzięczny za to, ale wtedy mnie bardzo denerwowała. Mieszkałem w hotelu chyba w Grandzie w Warszawie na Krucze i chyba to tam było, tak. I w końcu mi przyniosła kasetę chyba osobiście do numeru, do pokoju. Ja to wtedy były jeszcze magnetofony takie, no, kaseciaki. Ja to usłyszałem, powiedziałem, no właśnie, że to jest za wysoko, że nie. No ale żeby udowodnić, a miałem wtedy dwa chyba trzy koncerty w Teatrze Buffo. To między jednym a drugim było tam półtorej godziny czasu, żeby szybko przejechać do Postynchronów gdzieś tam w Warszawie i to na Aleje chyba Niepodległości i udowodnię pani, że to jest dla mnie za wysoko. No i pamiętam, wszedłem tam do tego pokoiku i do tego studyjka, takie małe kanciapki, gdzie leciał obrazek i ja musiałem tę piosenkę tam zaśpiewać. Zaśpiewałem to, żeby udowodnić, że to nie jest dla mnie, ale akurat mówi, no świetnie, tak ma być i w ogóle dobrze. No to trudno, no. A, bo ja chciałem w ogóle tak powiedzieć, że jakby nie da rady, ale byłem bardzo głodny, bo miałem te dwa koncerty, chyba między drugim a trzecim. Czy tu można coś zjeść szybciutko, bo przy okazji, no to jest tam był bufet i tam zjadłem schabowego z ziemniakami, pyry i proszę bardzo, i kapustą zasmażaną. I to mi to tak smakowało, że jak już później, no już nie wypadało odmówić, przyjechał, zjadł i pojechał. Tak. Więc nagrałem to szybciutko chyba za pierwszym razem, czy może za drugim. Więc cała akcja trwała, samego nagrywania, może z 20 minut.
bo to przygotowania, próba mikrofonu i tak dalej. No i to zostało. I chyba, czy to mi się już zdaje, bo wyobraźnia ma dużą wyobraźnię. Ale o ile pamiętam, ktoś mi powiedział, czy to nie Janek Kobuszewski, w którym jeszcze byłem na pan. On ten chyba też tam coś nagrywał do tego, czy spotkaliśmy tu po nagrywa, a co tu robisz? Ja nagrywam jakieś 4 odcinki, mi powiedziano, że to będą 4 odcinki. On mówi, ile? 118. No i tak zostałem. Pszczółko mają. Zawsze mówię taką anegdotę, słuchajcie, a propos dziadka, jak się dziadek przedubezpieczy na życie, mogę powiedzieć wam? Słuchajcie, dziadek się przedubezpieczy na życie do jakiejś firmy, apliko, jest coś takiego, dziadek przedubezpieczy. Dzień dobry! O, dzień dobry, słucham pana. Ja się chciałem ubezpieczyć na życie. A ile pan ma lat? 80. Ale to wie pan, syty, nie może mi pan ubezpieczyć nad dorosłym człowiekiem, troszkę za późno, także przykro mi bardzo, ale niestety, niestety. Oj, to się tatuś zmartwił. I panie, jak to tatuś? To pan ma tatusia jeszcze? Mam tatusia. A jeszcze tatuś ma razem? 104. A wie pan, to coś niesamowitego. To niech pan się w takim nie z tatusiem, to pan jak to razem z tatusiem nie zbierze. A, to się dziadek uciekł. Jak to dziadek? Pan ma jeszcze dziadka? Mam dziadek. Ile jeszcze dziadek ma razem? 120. A no wie pan, to coś niesamowitego, to rewelacja. To niech pan się w takim razie to statusie i z dziadkiem, to was w trójkę razem ubezpieczymy. Ale to da, a dziadek to nie może przyjąć. A dlaczego nie może? Bo się żeń. Jak to się żeni? Chce mu się? No nie, ale musi. To był rocznik, nie? Nie powiem, że było łatwo, ale udało się. Jest to bardzo sympatyczny człowiek, także rozmowy przebiegają z nim naprawdę bardzo sympatycznie i właściwie nie ma większych problemów, jeśli chodzi o zaproszenie go, najgorzej z terminem, no ale to zawsze da się jakoś w końcu dopasować. Tylko tu był największy problem, dopasowanie terminu, żeby to jeszcze tak było w okolicach 8 marca, żeby ten koncert mógł być dla kobiet z terenu gminy i nie tylko. Czaruję! Znaczy chcę się, żeby to moje kolejne spotkanie z publicznością przebiegło w atmosferze wzajemnego zrozumienia, jak zawsze mówię, dlatego że ja był bardzo duży okres, kiedy ja się, długi okres, który ja się bałem. Ja miałem taką tremę od dziecka na tych skrzypcach, ja grałem, że występy, no, przymuszali nas dzieci w szkole podstawowej, przesłuchania, egzaminy. No, do takiego małego pyrtka, który ma w głowie bandy, łuki, szpady i piłkę i co tam, wszystko inne, to gdzie my się tam, no ale musiałem ćwiczyć, bo jestem z rodziny tak zwanej muzycznej wszyscy i cały czas była taka konkurencja między dorosłymi, czyli na przykład moim ojcem, a ojcem, a panem Frankiem Zielińskim, który był kolegą ojca w radiówce grał na skrzypcach, a ojciec był pierwszym trębaczem symfonicznej krakowskiej orkiestry, a Franek Zieliński był skrzypkiem. I Franek miał dwóch synów Zielińskich, Andrzeja i Jacka. A ja miałem siostrę, która jest wiolonczelistką, później była aktorką, w operce śpiewała, solistką. No więc taka konkurencja między dziećmi, że a moje te chłopaki jak ćwiczą, a to, więc ja byłem skazany na tą muzykę, no, skazany byłem. I z tym, że jak mówię w tej książce też, popisuję, jak to, że mi, na czym chcesz grać, no bo musiałem na czymś grać.
No to sobie pomyślałem, że skrzypce, tylko że ja byłem wtedy przekonany, że one same będą grały. Okazało się, że same nie chcą grać te skrzypce i tu zaczęła się orka na Ugorze. Trzeba było zrezygnować z nart, na których udało mi się przynajmniej, miałem pękniętą rzepkę w kolanie, więc jakieś osiągnięcia miałem już na tych nartach. Ale piłka nożna czy jakieś inne wyczynowe, tak myśmy się ciągle tam bili, latali, gonili i skakali, więc trzeba było uważać na ręce, bo to jak się już gra na skrzypcach, to już trzeba uważać, żeby te lata, tak powiem, ćwiczenie nie poszły na marne, bo złamanie ręki dla skrzypka to jest kaplica, jak to, tak. Państwo, to wszystko jest przemyślane, ponieważ zawsze po tym utworze jest bis. A ja pomyślałem, czy ja będę chodził tam z powrotem, bo wiadomo Państwa, od razu ja śmiałem to, co sobie przygotowałem, będziemy mieli z głowy. A przygotowałem sobie taką pieśń, ponieważ widzę na sali... Widzę na sali kobiety, które niekoniecznie pamiętają, kiedyś były takie adaptery Bambino, nie wiem, pamiętacie? Pani pamięta Bambino? Pani pamięta Bambino? Się pani zastanowi. Lody może ktoś pamięta, to co innego. Ja przypomnę. To były takie skrzynki niebieskie po pielatę, którzy mają. Można sobie było nagrać pocztówkę dźwiękową. Pamiętacie, Grodzka 40 wchodziło w Krakowie, bramy tam po Jaszczurów. Na to się kładło szpilkę. To się obracało i robiło tak. I tam była nagrana pieśń, chciałem, żebyśmy wspólnie zaśpiewali, ponieważ bawiliśmy to w Opole, w Sopot, w Jarocin. Zabawimy się teraz w San Remo. Kto zna, ten śpiewa ze mną. Ciao, ciao, Bambino! Mille violini suonati nel vento. Tutti i colori dell'arco balleno, 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 balleno. Fanno osservare la pioggia d'argento, ma piove, piove sullo strano. Stało. Tenże prowadzi Jacek Malanowski, który, nie ukrywam, bardzo nam pomógł w rozmowach z panem Wodeckim, ponieważ jest to człowiek też estrady, a pomyślał sobie, że można by zrobić panu Wodeckiemu niespodziankę. Napisał słowa do piosenki Znajdziesz mnie znowu, czyli tak zwana muszelka. Słowa oczywiście traktowały typowo o spotkaniu pana Wodeckiego tutaj z nami, a że prowadzi na co dzień właśnie zespół śpiewaczy Tęcza, więc przygotował panie do tej niespodzianki, która, jak się okazuje, się panu Wodeckiemu bardzo podobała.
Zróbcie nam zdjęcie, macie to możliwe. Dobrze, że głowę umyłem. Nie, to nie spodziewamy się. Boże, się żona ucieszy, jak ją powiem. Pozdrawiam wszystkich widzów lokalnej grupy działania LGD STER. Lokalna grupa działania STER się nazywa. Pozdrawiam was wszystkich. Zbigniew Wodecki.